kto słucha mego słowa i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, bo już przeszedł ze śmierci do życia. Ewangelia według Jana, 5 rozdział, 24 werset. Kto słucha mego słowa i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, bo już przeszedł ze śmierci do życia. I można sobie w związku z tym wyobrazić taką sytuację związaną z pięcioma pytaniami. Celowo zacytowałem z rzymskokatolickiego przekładu, gdyż ten fragment akurat w tym przypadku rozpatrzę dla historii, która dotyczyła życia pewnego rzymskokatolickiego bohatera. W czasie podróży pociągiem, po zajęciu miejsca w zatłoczonym wagonie, obok mnie usiadł rzymskokatolicki ksiądz, opowiedział nasz przyjaciel o tej sytuacji. Dalej nasz znajomy opowiada tą historię, gdzie miało miejsce to spotkanie, w następujący sposób. Nie minęło wiele czasu, gdy zauważył Biblię i zapytał mnie, czy jestem biznesmenem. Odpowiedziałem: nie. Głoszę kazania. Gdzie? Zapytał. Gdziekolwiek Pan otworzy drzwi, odpowiedziałem. Czy wierzysz, że istnieje niebo? Zapytał. Tak, odpowiedziałem. Czy wierzysz, że jest piekło? Tak, odpowiedziałem. Czy wierzysz, że istnieje czyściec? Nie, nie wierzę, odpowiedziałem. I na to powiedziałem: zadałeś mi 3 pytania i ja chciałbym zadać ci 2. Moje pierwsze jest takie. Czy Biblia rzymskokatolicka jest Słowem Bożym? Bardzo precyzyjne to pytanie pierwsze. A czwarte z kolei. Odpowiedź brzmiała: tak, odpowiedział. I to jest bardzo ważne, że tak uważa. Cóż, moje następne pytanie jest tylko takie. Czy czyściec jest sądem Bożym za moje grzechy? Tak, odpowiedział. Tak, powiedział. Odpowiedziałem, że Biblia rzymskokatolicka mówi w Ewangelii według Jana w 5 rozdziale, 24 wersecie, kto słucha mego słowa i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, bo już przeszedł ze śmierci do życia. I dopowiedziałem, dlatego na podstawie twojego własnego oświadczenia, że rzymskokatolicka Biblia jest Słowem Bożym i że czyściec jest sądem za moje grzechy, mam zapewnienie, że ja nigdy tam nie pójdę. Uszczęśliwiło mnie to tak bardzo, że staram się, aby inni to wiedzieli. Połóż swoją ufność w Słowie Bożym, dopowiedziałem, a spotkamy się z Chrystusem w chwale. Ty również możesz uwierzyć w cenne Słowo Boże i wiedzieć przez wiarę, że nie ma dla ciebie sądu, chociaż wszyscy zgrzeszyliśmy i zasługujemy na Boży sąd. Bóg w miłości znalazł sposób błogosławieństwa dla zgubionych i zagubionych grzeszników. Gdyż nasz werset mówi, że posłał swojego Syna, posłał Go, aby poniósł nasze grzechy na krzyżu. Dodatkowo zacytuję z rzymskokatolickiej Biblii Hebrajczyków, 9 rozdział, 28 werset. Chrystus raz jeden został złożony w ofierze dla zgładzenia grzechów wielu ludzi.
Tak, on wycierpiał cały wyrok za wszystkich, którzy wierzą w Jezusa, a teraz Bóg daje życie wieczne jako wolny dar wszystkim, którzy w Niego wierzą. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, gdyż przez wiarę w Pana Jezusa możesz mieć pewność zbawienia, pewność życia wiecznego, gdyż tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego, więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.